Spotykamy się w Bielskiej Onkologii. Czy jest to miejsce, gdzie tego typu wyraz, nazwa organu, czy jak nerki, padają bardzo często? No, oczywiście, że tak. Oprócz tego, że jest to narząd niezbędny do życia i jego czynność jest kluczowa w planowaniu, podejmowaniu decyzji terapeutycznych w ogóle, jeśli chodzi o kontekst onkologiczny, no to mamy tutaj również sporą grupę chorych, których leczymy z powodu raka nerki, nowotworów złośliwych tego narządu. Są one może stosunkowo rzadkie, jeśli chodzi o ranking częstości zachorowań na nowotwory złośliwe wśród ludzi. Niemniej bardzo istotny nowotwór z tego tytułu, że jest poważnym problemem klinicznym z racji oporności na klasyczne formy leczenia, jeżeli już mówimy o rozsiewie, a więc chemioterapia ma tutaj klasyczne, w zasadzie marginalne znaczenie. Posługujemy się specyficznymi lekami nowych generacji, lekami tak zwanymi ukierunkowanymi molekularnie względnie immunoterapią nowej generacji. Programy profilaktyczne, takie, które w tym momencie my proponujemy i promujemy podczas tych rozmów, również dzisiaj z panem doktorem, są ważne i istotne do tego, żeby trafić do społeczeństwa? Jak najbardziej. Przede wszystkim zależy nam na tym, aby pacjenci, potencjalni chorzy, u których może rozwinąć się nowotwór, byli świadomi tego, jakie symptomy, jakie oznaki chorobowe ewentualnie pojawiają się u nich, jakie sygnały daje organizm. Chodzi o to, aby nie bagatelizować objawów, które mogą sugerować rozwój choroby, również choroby nowotworowej, reagować odpowiednio wcześnie, nie czekać, nie zwlekać, ale poradzić się lekarza, bowiem nowotwór wykryty na wczesnym etapie jest nowotworem, który potencjalnie jest wyleczalny. Tutaj główną rolę, jeśli chodzi o leczenie z intencją wyleczenia, pełni chirurgia w kontekście raka nerkowo-komórkowego czy raka nerki, urologia bądź chirurdzy różnych specjalności w kontekście usuwania pojedynczych zmian przerzutowych. Bowiem chirurgia jest najskuteczniejszą metodą leczenia nowotworu. W sytuacji, kiedy guz nie może być usunięty z różnych przyczyn, rozważamy zastosowanie radioterapii względnie leczenia systemowego, a więc tam, gdzie mamy rozsiew, generalnie myślimy o leczeniu systemowym w raku nerki z wykorzystaniem nowoczesnych leków, o których wspomniałem. Wspomniał pan o symptomach, takie te najbardziej oczywiste symptomy. No, te najbardziej oczywiste są już niestety objawami zaawansowanej choroby nowotworowej, a więc przede wszystkim albo dużego guza nerki, który powoduje ból, powoduje uwypuklanie się powłok brzusznych, bowiem wzrastający guz modeluje ścianę jamy brzusznej, powodując tworzenie takiego wybrzuszenia względnie krwiomocz. Ale jest to taka triada, która występuje historycznie w literaturze jako objaw bardzo typowy, niemniej dla bardzo zaawansowanych guzów nerki. Objawy typu dolegliwości bólowe ze strony kośćca, duszność, kaszel, krwioplucie, a więc objawy przerzutowe, obecności przerzutów do płuc, kości, względnie ośrodkowego układu nerwowego z bólami głowy, zawrotami głowy są już również objawami choroby zaawansowanej. Guz na wczesnym etapie rozwijający się w nerce przebiega bezobjawowo, względnie daje objawy bardzo mało specyficzne typu osłabienie, uczucie rozbicia, zmęczenia, stany podgorączkowe, no, które często są bagatelizowane z jednej strony, z drugiej strony trzeba też jasno powiedzieć, że mogą być niezauważone, względnie zrzucane na karp na przykład infekcji, błahej infekcji wirusowej, co najczęściej powoduje tego typu objawy. Jak wygląda profilaktyka? Gdzie skorzystać z tych takich podstawowych badań? Jak często powinny być wykonywane i kto powinien przyjrzeć się bliżej swojemu stanowi zdrowia? Generalnie należy przypominać o czynnikach ryzyka zachorowania na raka nerki, bowiem to jest coś, co możemy eliminować, na co mamy wpływ. A więc dbałość o należną masę ciała, która jest wypadkową tego, ile kalorii przyjmujemy, a ile spalamy, a więc wypadkową diety i aktywności fizycznej z jednej strony, z drugiej strony dbałość o odpowiednie nawadnianie organizmu. Trzecia sprawa,
u osób, u których stwierdzamy nadciśnienie tętnicze, czy choroby układu sercowo-naczyniowego z nadciśnieniem tętniczym, są to również osoby, które mają nieco wyższe ryzyko zachorowania. Nie wspomnę już o wieku, który typowo około 60-ki, 70-ki jest sytuacją, w której te nowotwory są stanem, w którym te nowotwory są wykrywane najczęściej, oraz osoby z ciężkimi chorobami nerek, z niewydolnością nerek. To są zwłaszcza te, u których istnieją wskazania do dializoterapii. To są osoby, u których ryzyko rozwoju nowotworu nerki jest kilkukrotnie wyższe niż w populacji ogólnej. Palenie tytoniu jak najbardziej również jest czynnikiem ryzyka i jeżeli eliminujemy te, o których wspomniałem, to zmniejszamy ryzyko zachorowania. To oczywiście nie jest gwarant tego, że pozostaniemy zdrowi i nowotwór w nerce się nie rozwinie. Niemniej powtórzę, są to czynniki ryzyka, które należy brać poważnie pod uwagę. Jeśli chodzi o wykrywanie wczesne nowotworu, to nie ma takiego usystematyzowanego programu screeningowego, jak to ma na przykład miejsce w raku piersi z mamografią. Tutaj zalecamy ogólnie wykonywanie ultrasonografii, USG brzucha, które jest badaniem powszechnie dostępnym, nieinwazyjnym, tanim, możliwym do wykonania w każdym niemal miejscu, gdzie znajduje się jakaś placówka służby zdrowia i umożliwia ono wykrywanie zmian ogniskowych w nerce. To, że USG stało się powszechnie dostępne, zmieniło całkowicie obraz tej choroby, bowiem ja jeszcze na początku swojej pracy zawodowej pamiętam, iż typowym chorym z rakiem nerki był pacjent z rozsiewem choroby nowotworowej. Czyli teraz, w poważnym stadium zaawansowania. No, zwykle nieuleczalnym, natomiast teraz jest to zgoła sytuacja odmienna. Przede wszystkim widzimy pacjentów, u których udało się wykonać zabieg radykalny. Wczesne wykrycie zmiany umożliwiło wycięcie guza i to nie z całą nerką. W większości przypadków udaje się to czynić w ramach tak zwanego zabiegu oszczędzającego nerkę, a więc wycinania tylko fragmentu miąższu ze zmianą. I w większości przypadków są to zabiegi leczące. Biorąc pod uwagę to, że jak mocno do przodu poszła medycyna, wasza specjalistów znajomość, programy tego typu, czyli uświadamiające. Slogan rak to nie wyrok, bo też taki pada, jest często stosowany. Może się odbić w tym momencie na dwójnasób. Ci, którzy są świadomi, że rak to nie wyrok, jednak wymaga pewnych działań z naszej strony, a drudzy mogą czekać do końca. No, rak to nie wyrok, na pewno mi kiedyś tam pomogą, jeszcze zdążę pójść do lekarza. Co specjalista o tym sądzi? No, sporo racji w tym sloganie, niemniej uwaga, bowiem nowotwór w stadium rozsiewu, a więc proces, który już ujawnia się w postaci obecności zmian przerzutowych, jest zwykle procesem nieuleczalnym i tak jest również w raku nerki. Trzeba jednak wspomnieć, iż postęp nauk podstawowych w farmakoterapii umożliwia coraz wyższą skuteczność w naszym postępowaniu. Coraz częściej jesteśmy w stanie pacjentów nawet w rozsiewie wyleczyć. Nie przesadzałbym tutaj oczywiście z entuzjazmem, bowiem w przypadku nowoczesnych metod terapii systemowej jest to kilka do 10% chorych, których leczymy. Niemniej u większości, bo w sumie u 90% jesteśmy w stanie proces nowotworowy wyhamować i kontrolować go przez wiele miesięcy. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu, 20 lat średni czas przeżycia pacjentów już z rozpoznaniem rozsianego raka nerki, a więc chorobą potencjalnie nieuleczalną, wydłużył się z 12 miesięcy średnio do ponad 40 miesięcy. Oczywiście z perspektywy pacjenta jest to nadal niewystarczające, bowiem każdy chciałby być wyleczony. Ale mówimy o średnich, o parametrach statystycznych, które obrazują ogromny postęp, jaki się na przestrzeni tych dwóch dekad dokonał. Te metody, które obecnie stosujemy, są efektywne, aczkolwiek nie oszukujmy się, stanowią pewne obciążenie dla organizmu, a ostateczny efekt jest no, w zasadzie hazardem, no bo my z góry nie jesteśmy w stanie przewidzieć, u którego chorego nowotwór chętnie czy spektakularnie zareaguje na leczenie i będziemy mogli doprowadzić u niego do całkowitej remisji czy wycofania się choroby. U większości pacjentów jednak
u których do rozsiewu dojdzie. Liczymy przede wszystkim na zahamowanie postępu choroby nowotworowej i kontrolowanie choroby jak najdłużej. I na koniec, żyjmy świadomie i zdrowo. Jak najbardziej. Powtórzę, dbałość o dobrą kondycję naszego organizmu, rzucenie palenia, dbałość o należną masę ciała, aktywność fizyczna, kontrola internistyczna, czy wykonywanie regularne badań obrazowych, tutaj wspomniane USG, umożliwiające wczesne wykrywanie choroby nowotworowej, jest nas w stanie obronić przed nieuleczalną chorobą. Z drugiej strony czujność i reagowanie na objawy, które ewentualnie się pojawią. Nie bagatelizujmy objawów, które mogą świadczyć o chorobie, poważnej chorobie. Kontrolujmy się, lepiej kilka razy zasięgnąć porady lekarskiej, niepotrzebnie niż przegapić problem.